Okej, okay. Wydaje mi się, że się już zaczęło, ale żeby się upewnić, odświeżamy się. Tak, zaczęło się! Jesteśmy w telewizorze! Jesteśmy w telewizorze. Dobrze, z dosłownie minutowym poślizgiem, ale się udało. Wybaczcie, że tutaj przez chwileczkę będę ukryta w swoim komputerze, bo chcemy tutaj mieć też podgląd do czatu, ewentualnie gdybyście chcieli pisać do nas, to jest, nie sugeruj się tym, bo to jest lekkie opóźnienie. Dobra. To już generalnie możemy mieć rozdwojenie jaźni trochę. Dobrze, słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie na naszym rancerskim pierwszym live'ie, przed którym żeśmy się bardzo denerwowały. Jesteśmy tutaj generalnie już od prawie godziny i zastanawiamy się po prostu, jak się tutaj do Was ustawić, żeby było dobrze. Żebyśmy były widoczne. Tak jest, widoczne, słyszalne. Jest mikrofon, jest lampa, jest, słuchajcie, jest kawa. Jest kawa. O! Jest kawa. Uznałyśmy, że jedynym słusznym podejściem do tego live'a będzie to, że po prostu sobie zorganizujemy fajne towarzyskie spotkanie. Nie takie, wiesz, napięte. Nie napięte, chociaż jestem tak napięta, tak zdenerwowana. Słuchaj, no nie ma w ogóle takiej potrzeby, żeby się denerwować, bo myślę, że każda osoba, która się tutaj pojawi, będzie miała serdeczne i życzliwe relacje z nami i względem nas fajne emocje. Także my dzisiaj się spotykamy w sumie, bo nazwałyśmy sobie to babskie dogoploty. Tak, dogoplotki. No bo jutro świętujemy swoje święto! Zapamiętaj sobie, jutro jest Dzień Kobiet, czekamy na goździki. Ile jest stopy? Goździki? Na goździki, goździki, nie? To nie, są tulipany. Dobra, to tulipany. W takim razie prosimy o tulipany. I tak postanowiłyśmy, ponieważ jutro no, tak ciężko by nam było się spotkać tutaj i sobie trochę porozmawiać o różnych rzeczach, poopowiadać, to wymyśliłyśmy, że sobie będziemy świętować Wigilię Dnia Kobiet. Tak, dzisiaj. Bo to, wiesz, świętować coś przez jeden dzień, a świętować przez dwa dni to jest różnica. To jest lepiej, nie, no, można przedłużyć. Oczywiście, zdecydowanie. Dlatego dzisiaj nasze babskie dogoploty. Jest mi bardzo miło przedstawić Wam szefową rancza, założycielkę ośrodka szkolenia dla psów i trenerkę, behawiorystkę, znawczyni po prostu psich ciał, psich dusz, psich emocji, Ola Bielecka, którą na pewno bardzo dobrze znacie i z którą już być może współpracowaliście tutaj podczas treningów ze swoimi psami. I dzisiaj właśnie w ramach tych naszych dogoplotek porozmawiamy sobie troszeczkę też o babskim biznesie, czyli jak to jest być kobietą, która dzierży w swoich rękach cały biznes, ale porozmawiamy też generalnie o rancho i o tym, jak właściwie rozpocząć taką przygodę z treningiem ze swoim psem. No bo często mamy mylne wyobrażenie na ten temat, wydaje nam się, że po prostu o tak z ulicy przychodzimy sobie z psem, kupujemy kurs, szkolenie, wszystko się w ogóle dzieje idealnie, tak jak wiecie na amerykańskich programach, tydzień i już po wszystkim, pies jest po prostu poukładany, my jesteśmy zadowoleni, wszyscy są szczęśliwi, a okazuje się, że jest to dużo dłuższy proces, który ma jakieś tam swoje określone ramy, od czegoś się zaczyna i dzisiaj właśnie od tego... Od czego się zaczyna? Właśnie, dzisiaj zaczniemy rozmawiać sobie o konsultacji. Dobrze, to w takim razie... to zacznij... Kasia! Nie jesteś przedstawiona. Ach! Kasia, nasza już od dłuższy czas współpracująca z nami tutaj gwiazda social mediów. Która, jak słyszycie, bardzo ładnie się wysławia i robi wszystko, żebym się nie denerwowała. Ja tak ładnie jej nie zaprezentuję, ale... Generalnie tak jak było na grafice z dogoplotek. Katie i Alex. Katie i Alex. Po prostu. Tak. Więc niech tak zostanie. Jesteśmy Katie i Alex. Bardzo dziękuję. I z przyjemnością będę moderatorką pierwszego spotkania. A ja się temu poddam, w tej moderacji. Idealna współpraca generalnie. Będę pod tobą. Może aż tak bardzo to nie, ale słuchajcie, zacznijmy sobie w takim razie od tego tematu. Aha, oczywiście ja Was serdecznie zapraszam tutaj do udzielania się na czacie. O, widzę, że już Jacek Dżako, a to osobisty mąż mój, więc tak mogę go tutaj też przywitać, już się pojawił na czacie. Jest nas już 13 osób, więc mamy nadzieję, że jeszcze
nas trochę po drodze dołączy. Oczywiście dostęp do dzisiejszego live'a będzie stały. To już nie będzie live, jak się okazuje, ale będzie to retransmisja. Będzie sobie można obejrzeć ten materiał, posłuchać i troszeczkę się obeznać z tematem ośrodka szkolenia psów i w ogóle tematem treningów i szkoleń tak szeroko pojętych. Ale skoro babskie dogoploty i skoro rozmawiają baby, no to zaczniemy od tego pierwszego tematu, czyli biznes w rękach kobiety, bo Ty prowadzisz rancho już jak długo? 10 lat teraz będzie. No tak, 10 rok. 20 lat miałam, jak otwierałam. Nie, to 9 lat. Okej. Okay. Matematyka! Matematyka nie była na wysokim, jest na wysokim poziomie. Dobrze, mamy, okej, okay, ale 9 to już jest prawie 10, więc właściwie za chwilę prawie 10 lat, no. Będziemy świętować razem z Tobą dekady na rynku. Słuchaj, no tak, miałaś 20 lat, czyli właściwie, no chyba mogę tak powiedzieć, jeszcze niewiele o życiu wiedziałaś, bo tak naprawdę dopiero w tą dorosłość swoją wchodziłaś i od razu zmierzyłaś się z dużym tematem, jakim jest założenie swojej własnej firmy. Tak, tylko że wcześniej już pracowałam jako trener w różnych miejscach. Pracowałam, no nawet nie dostawałam za to pieniędzy, po prostu moim wynagrodzeniem była możliwość wzięcia udziału w zajęciach, życia z jakimś danym szkoleniowcem, trenerem, niego w domu, nieraz w prywatnym i zobaczenie po prostu, jak on prowadzi te zajęcia, więc to już wiele lat wcześniej po prostu się uczyłam. To zaczynałam... kiedy zaczęłaś w ogóle pracę z 16 lat miałam jak z psami, a wcześniej z koni. Tylko, że miałam dużo wypadków po prostu takich jeździeckich, poważnych i zawsze się śmieję, że z dużych koni przerzuciłam się na duże psy. Okay. A to mi się teraz właśnie przypomina ta historia naszego rancherskiego łipecika, tak. o których... Bo... Żeby była jasność, ja generalnie się tutaj dopiero tych wszystkich ważnych i mądrych rzeczy uczę. Wcześniej właściwie to moja wiedza ograniczała się do tego, że pies to pies, ma cztery łapy i ogon, mniejszy, większy, dłuższy, krótszy. I to właśnie było wszystko, co wiedziałam o psach. Natomiast tutaj rzeczywiście też się te moje horyzonty poszerzają i tak właśnie o tych łipetach czytałam ostatnio a propos naszego tutaj Licusia. Licka. Tak, że... pozdrawiamy Licka. Bardzo serdecznie pozdrawiam zresztą wszystkich naszych tutaj przyjaciół i kursantów rancha, że łipety były nazywane... to były konie wyścigowe dla biedoty. Nie było faktycznie stać tej biedniejszej części społeczeństwa na konie drogie, więc jakby realizowały swoje marzenia o wyścigach i o zwycięstwach na wyścigach właśnie z psami. Ale to jest poboczna historia. Czyli konie, psy od 16 roku życia, no to już kawał czasu z psami tak naprawdę. Czy możesz dzisiaj powiedzieć, że wiesz o psach już wszystko? Nie. Zdecydowanie. To jest pierwsza rzecz, jaką mogę odpowiedzieć, to cały czas trzeba się uczyć i w sumie to im dłużej pracuję z psami, tym bardziej mam takie przeświadczenie, że tym mniej wiem. Naprawdę. Cały czas trzeba się uczyć od zagranicznych szkoleniowców, tłumaczyć właśnie jakieś seminaria, książki, jeździć na warsztaty, kursy i tak naprawdę coraz więcej się wie i coraz więcej się wie, ile jeszcze się nie wie. To jest bardzo mądre, co teraz powiedziałaś. Wiedziałam, że myślałam coś mądrego. Teraz była petarda zdecydowanie, że się wie, że się nie wie, nie? Tak. To jest, to jest takie kluczowe, ale to też chyba pobudza do dalszego rozwoju generalnie, no bo wyobrażasz sobie taką sytuację, że jesteś behawiorystą, pracujesz z psami, często z bardzo trudnymi przypadkami i właściwie zamykasz już swoją drogę na rozwój. Nie da rady, nie ma takiej możliwości, dlatego że wszystko się rozwija i te problemy, które mają psy i inne zwierzęta też się rozwijają w związku z naszym życiem, po prostu ludzkim życiem i naszymi problemami. I zwierzęta tym po prostu towarzyszą i też mają coraz większe fiksacje, problemy, ale to jest ten temat właśnie taki behawioralny, od którego może nie, że chcemy odejść, tylko po prostu oprócz tego poszerzać gdzieś tam trochę tą ofertę, żeby nie tylko ten behawior. Natomiast faktycznie trzeba się cały czas rozwijać. Nie mówię, że cały czas był na to czas. Od tego faktycznie zaczynałam. Dużo pracy i wiele godzin pracy, tak jak tutaj faktycznie mamy zajęcia, że zaczynamy rano, kończymy. 21 to jest taka najwcześniejsza pora, jak się kończy tutaj zajęcia. Natomiast teraz z racji tego, że
mam trochę więcej czasu, bo pracują inne osoby. To i ktoś może mnie wreszcie zastąpić, to ja mam ten czas na to, żeby wszystkie zaległe seminaria i właśnie teraz jest w ogóle taka możliwość, no bo wiadomo, COVID i możliwość tych webinarów jest bardzo duża. Dużo naprawdę dobrych szkoleniowców się zaangażowało w taką edukację zdalną online i naprawdę jest teraz taka możliwość, żeby siedzieć się po prostu uczyć, więc super, cały czas rozwijać się, cały czas. No właśnie a propos tego, jak się życie układa i że jakby no ta nasza w sensie jakby behawiorystów, trenerów wiedza musi cały czas gdzieś tam powiedzmy podążać, brzydko to ujmę, za trendami, ale bardziej chodzi mi o to, że za sytuacją taką aktualną, która się dzieje, no to świetnym przykładem jest ta sytuacja teraz z kwarantannami, z COVID-em i tak dalej, bo też zdarzały się przypadki, że pojawiali się klienci z psami, które się nie odnalazły w tej rzeczywistości takiej kwarantannowej, gdzieś tam pozamykanej, ale na szczęście nie jest ich dużo i na szczęście pojawiają się też, znaczy na szczęście dla tych psów i dla właścicieli, pojawiają się po prostu psiaki, które chcą, albo inaczej, właściciele z psami, którzy chcą po prostu sobie wzmocnić fajnie relacje z tym psem, żeby się wszystkim dobrze żyło. Powiedz mi dzisiaj, po tych prawie 10 już latach pracy, prowadzenia swojej firmy, jesteś świadoma tego, co zrobiłabyś inaczej, albo w którym momencie byś podjęła inne decyzje, albo czy w ogóle byś jakiś inny kierunek po drodze obrała? To znaczy, czy zrobiłabym coś inaczej? W sumie to zastanawiałam się, jak powiedziałaś, że oprócz konsultacji będziemy poruszać ten temat. Czy coś zrobiłabym inaczej? I wydaje mi się, że nie. Myślałam, że gdzieś tam za powoli się to wszystko rozwija, że dosyć takich sytuacji i z życia prywatnego nie blokowało. Ale jednak zdałam sobie sprawę, że w tym miejscu, w którym jestem teraz, nie zamieniłabym tego na nic innego. Czyli odpowiada mi to. Może trochę będę to poszerzać, zmieniać, może troszeczkę kierunek taki swój. Natomiast faktycznie psy, praca z psami, praca z ludźmi, no to ta firma będzie dalej w tym jakby tkwić i tym się zajmować. Ja może troszeczkę z racji problemów zdrowotnych nawet muszę zmienić ten swój taki kierunek. Już sama potrzebuję też terapii zwierzęcej, więc nowy kierunek będzie fajny dla mnie, terapeutyczny. Natomiast nie zmieniłabym nic, dlatego że to wszystko ma związek też z tym, na jakich ludzi się trafia i tak naprawdę to mogłabym ja chcieć zrobić coś innego, ale trafiłabym na niewłaściwe osoby, które mogłyby mi to gdzieś tam pokrzyżować. Więc jestem zadowolona z tego, na jakim etapie to jest teraz, tym bardziej, że widzę, że to gdzieś tam w oczach osób z zewnątrz, no jednak robi wrażenie. Ja się tak mówię, kurczę, zwykłe szkolenie psiaków, co to tam jest takiego, że faktycznie, no dobra, no nie robię nic innego i żyję faktycznie pracą ze zwierzętami całe swoje życie i nie pracowałam zarobkowo w innych miejscach, raczej pracowałam po to, żeby się czegoś dowiedzieć niż faktycznie zarobić. Nic bym więcej nie zmieniła. W sumie jedyne, co gdzieś tam żałuję, to że dopiero w ubiegłym roku trafiłam na osoby, które są w stanie realnie pomóc, zaangażować się w pracę, w klientów, w szkolenie i w coś takiego, że są w stanie zrozumieć to, że jestem chora i są w stanie faktycznie wziąć coś na siebie więcej, popracować i że przede wszystkim sprawia im to frajdę, a nie jakieś tam inne pobudki. Czyli nie zmieniłabym, nie pozmieniałabym czegoś, ale no tak. Masz takie wnioski i to jest, myślę, w ogóle taki moment bardzo symboliczny, bo rzeczywiście zbliża się ta dekada, te 10 lat. To jest już kawał czasu tak naprawdę. Wydawałoby się, że tylko 10 lat, ale tak naprawdę w życiu młodej osoby, która zakłada firmę, to jest aż 10 lat, bo to jest na chwilę obecną no, 1/3 twojego życia, więc tak naprawdę no, stosunek jakby tych proporcji jest taki no, dosyć znaczący.
Ale właśnie wspomniałaś o czymś takim, że, bo tutaj powoli sobie będziemy przechodzić do tego tematu właśnie konsultacji. Tak. Wspomniałaś o czymś takim, że jakby wartościowe w tej pracy tutaj znaczące jest po pierwsze praca z psami, ale też praca z ludźmi. Czyli my jakby dotykamy tutaj takiej bardzo wrażliwej struktury, bo bardzo często, zresztą całkiem niedawno też oglądałam program na Netflixie o szkoleniowcu, który, nie pamiętam tytułu, ale może osoby, które nas oglądają, będą kojarzyły, w Stanach Zjednoczonych, który takie psy z zachowaniami agresywnymi albo właśnie z takimi zachowaniami przejawiającymi lękliwość są zabierane do ośrodka i on przez 3 tygodnie po prostu sam z tymi psami pracuje i potem je przywozi do właściciela i dopiero jakby właściciela uczy techniki pracy z tym psem. A my jednak wychodzimy z trochę innego założenia. Całkiem. Że cały szkopuł polega na tym, żeby generalnie już na początku postawić jasno, jakby usystematyzować tą relację psa z człowiekiem i od początku jakby na tej relacji pracować nad psem, ale też nad człowiekiem. Dokładnie. I temu właśnie służy konsultacja. Opowiedz w ogóle, co to jest za zjawisko ta konsultacja i czemu to jest tak ważne? Czemu to jest tak ważne? Zorientowałam się po prostu, ja nie zaczynałam wcześniej od konsultacji, nie spotkałam się z tym, żeby ktoś, kto chce się zapisać na szkolenie, brał udział w konsultacji. To po prostu zrodziło się tak samoistnie, że kursanci i tak tego potrzebowali, kiedy zaczynali trening. Ja tutaj mówię o tych sytuacjach faktycznie sprzed 9-8 lat, bo ja nie miałam wcześniej takiego spotkania pierwszego i tego brakowało. Klienci zadawali dużo pytań, właśnie jak się przygotować do zajęć, a które szkolenie jednak wybrać, a może coś zmienić, a że w sumie to mają z czymś problem, a nie było tego jak gdzieś tam powiedzieć, że moglibyśmy nad tym popracować. To w czasie było, to było podczas rozmowy telefonicznej. To już było nawet na następnym szkoleniu, że zaczynaliśmy szkolenie przeznaczone tam, nie wiem, dla danego psiaka wiekowo, a tu jednak się okazywało, że to nie było to, ja to bardzo szybko właśnie zaczęłam zmieniać i w sumie to się tak zakręciłam bardzo na tym tak pozytywnie, bo sprawiało mi to i sprawia mi to zresztą dalej bardzo dużą taką przyjemność i satysfakcję i takie dociekanie, co tam się może dziać, czemu ten pies zachowuje się w taki, a nie w inny sposób, jak on funkcjonuje w danej rodzinie i czy to, co właściciele mówią, jest równoznaczne z tym, w jaki sposób zachowuje się pies, bo zazwyczaj jest tak, że kursanci trochę inaczej postrzegają psa i jego problem, albo nie widzą czegoś zupełnie, a to się okazuje, że jednak na takim spotkaniu faktycznie otwiera się kursantom oczy o faktycznym stanie emocjonalnym przede wszystkim tego psa. Dlaczego on się tak zachowuje? No właśnie, bo to jest kolejny ważny temat, bo to dopiero od jakiegoś czasu tak naprawdę zaczyna się mówić o czymś takim jak emocje psa, bo no, przez setki lat myślano po prostu, że jest to tylko zwierzę, które jest jakby podporządkowane człowiekowi, które po prostu można idealnie, użyję tutaj specjalnie tego słowa, wytresować, czyli stworzyć z niego maszynę, która będzie realizowała pewne zadania narzucone przez człowieka, a okazuje się, że pies może się radować, może się bać, może być nieszczęśliwy, może tęsknić, może nawet płakać, czyli te emocje jakby tutaj tak naprawdę w pewnym momencie zaczynają grać pierwszą rolę. Dokładnie, gdybyśmy na to w ogóle nie zwracali uwagi, to ten cały proces edukacji nie miałby, edukacji tej psie nie miałby w ogóle sensu, bo tak naprawdę no nie zawsze chodzi o to, żeby ten pies zrobił równe, piękne siad przed nami, czy tam leżeć, czy nie wiem, chodzenie przy nodze. Ja tutaj pomijam aspekty ćwiczeń psów sportowych, ale tak dla no, po prostu kursanta, który ma swojego pierwszego psa, czy ma drugiego psa i nie chce powtarzać jakichś tam błędów z przeszłości, to nieraz te rzeczy nie są tak ważne, jak to, żeby na przykład właśnie wytłumaczyć, dlaczego pies, jeżeli wykonuje nam siad, to nie wiem, siada metr przed nami, nie chce podejść bliżej, tak? Czy... No właśnie, bo my w tym jako właściciele, którzy się w tym nie orientują, nie widzimy w tym problemu. A okazuje się, że tam no, jest jakaś historia zapisana w tym zachowaniu. Jest jakaś historia i poprzez właśnie faktycznie wykonywanie zadań z posłuszeństwa, czy sztuczek, czy w trakcie zabawy, jesteśmy w stanie zobaczyć, jaka jest relacja pomiędzy psem a jego człowiekiem albo innymi ludźmi, jakie jest nastawienie w ogóle do współpracy. Zawsze miałam takie przekonanie, że
My współpracujemy z psem, nie tresujemy, nie każemy mu coś zrobić, tylko prosimy go, żeby nam coś zrobił, no bo on coś dla nas robi. Po co on ma robić świat? Po co on ma chodzić przy nodze, tak? Czy po co ma się za każdym razem przywoływać i rezygnować z czegoś w otoczeniu? No on z czegoś rezygnuje, czyli robi coś w tym momencie dla nas. On nie wie, że my go przywołujemy, nie wiem, bo ma nie wpaść pod samochód na przykład. No tak? Właśnie. Więc to wszystko opiera się najpierw na relacji, na zaufaniu, czyli na takim podstawowym fundamencie i dopiero jeżeli jesteśmy zaangażowani właśnie w rozumienie tych emocji i tej komunikacji z psem, to dopiero potem możemy coś wymagać, ale najpierw musimy właśnie sami w coś ułożyć w tą relację, a nie o, ja chcę, żeby mój pies chodził przy nodze. Albo uwielbiam właśnie takie słowa w stylu, że no takie podstawowe posłuszeństwo, żeby się tylko odwoływał, mijał psy, nie zjadał z ziemi, nie ciągnął na smyczy. Kurczę, przecież to jest mnóstwo pracy. To jest mnóstwo pracy, żeby zmienić nastawienie i myślenie u tego psa i jakieś już schematy zachowań, żeby on wybierał w otoczeniu swojego człowieka. To naprawdę nie jest łatwe. I tym, że na starcie byśmy zaczęli siad, ej, burek, siad, to my nie doprowadzimy do stanu, w którym on będzie chciał coś z nami robić. No właśnie, bo często ludzie biorąc psy, czy to kupując w hodowli, czy to adoptując, mają takie przeświadczenie, że no tak, mamy dostęp do wielu materiałów teraz w internecie, możemy sobie obejrzeć pierwszy, lepszy film na takiej czy innej platformie, nauczyć tego psa siadać, nauczyć leżeć, nauczyć robić mnóstwo rzeczy, ale tak naprawdę dla tego psa to będą po prostu nic nieznaczące jakby sztuczki czy zachowania, których on nie będzie rozumiał i nie będzie jakby kumał zasadności i czego ten człowiek tak naprawdę chce, no bo tak naprawdę nawet w zwykłym siad czy w zwykłym leżeć możemy zbudować relacje z psem. Dokładnie tak. I to jest trochę chyba tak, Olu, że jak przychodzi ktoś na konsultację ze swoim psem, to tak naprawdę, chociaż nie wiem, nawet podejrzewam, że może tak być, że to jest bardziej, użyję tego słowa, skonsultowanie człowieka, ale w kontekście jakby nie tyle jakby oceniania go, bo to nigdy nie o to chodzi, tylko bardziej jakby stworzenia pewnego ciągu przyczynowo-skutkowego. W psu się nic nie zmieni, jeśli nie zmieni się coś w człowieku. Czyli pierwsze tak naprawdę musimy najpierw zmienić myślenie człowieka i podejście do psa. Myślenie, może nie, że zachowanie człowieka czy coś takiego, ale trzeba najpierw dotrzeć do tych ludzi, żeby oni chcieli zmienić coś w swoim postępowaniu odnośnie psa. Mhm. Jeżeli uda się dotrzeć do właścicieli, to w tym momencie dopiero potem zajmujemy się psem. Mhm. My tak naprawdę najpierw uczymy ludzi. Ja też powtarzam, że my jesteśmy trenerami właścicieli psów, a właściciele psów są trenerami swojego psa. Mhm. Czyli my nie ćwiczymy z psami. Jeżeli ktoś chciałby pracować jako trener czy jako behawiorysta, to nie oznacza w ogóle na tym, że nie wiem, bierzemy tam smakołyki, zabawki, wołamy psa, idziemy, pokazujemy, uczymy tego psa, i nie wiem, przekazujemy gotowego psa ludziom. Absolutnie nie. Dlatego no to my uczymy ich, więc trzeba do kursantów dotrzeć tak, żeby sami oni w sobie poczuli taką chęć, że warto, że to ma jakieś znaczenie, że te wymogi, które chcą gdzieś tam dać temu psu i coś od niego też egzekwować, że to wszystko jest tak, no musi być w jakiś sposób poukładane. Mhm. I tak jak powiedziałaś, to jest bardzo długi proces. Nauczenie psa komendy, zadania określonego, zazwyczaj pies łapie szybciej niż człowiek, jest dużo w tym bardziej, nie wiem, domyślny. Mhm. I koordynacyjnie to zazwyczaj psom to wszystko lepiej wychodzi niż niektórym ludzkim kursantom. I się zamotałam, co mogłam powiedzieć. Właśnie, poczekaj, bo się tak zasłuchałam w twojej wypowiedzi tutaj o tym, że psy są takie wokół. Aha, że nie chodzi o siad. Nie chodzi o siady i leżenie. I teraz też się zamotałam kompletnie a propos o koordynacji kursantów, bo to już mi w ogóle przeskoczyło. Bo to zaczęłyśmy mówić o tym, że jakby od początku uczymy człowieka tego podejścia do psa, tak? Że wy jesteście
nauczycielami ludzi, którzy mają za chwilę być nauczycielami psów i tutaj zaczęłyśmy mówić o tym, że oni mają po prostu sobie dać radę w życiu codziennym właśnie. Z tym psem, czyli pies uczy się bardzo szybko komendy, ale żeby poprzez wykonywanie ćwiczeń zmienił swoje zachowanie, to jest właśnie ten dłuższy proces. Czyli samej komendy, samej sztuczki pies jest się w stanie nauczyć jakichś jej pierwszych etapów już w trakcie trwania danej jednej sesji tam treningowej, nie wiem, minutka, dwie minutki, czy jakieś jedno spotkanie i już coś jest tutaj fajnie zrobione, tylko potem trzeba to faktycznie utrudnić, zgeneralizować, ale już poprzez dane ćwiczenia, żeby to wpłynęło na zachowanie u psa, to jest dłuższy czas, to jest dłuższy proces, w zależności co chcemy osiągnąć. Dla mnie zwierzę, no w tym przypadku tutaj akurat pies, ma prawo odmówić wykonania zadania, co też wiem, że nie wszędzie jest respektowane przez trenerów, przez właścicieli psów, że pies musi coś zrobić. On absolutnie nie musi czegoś zrobić. Ma prawo odmówić, a naszym zadaniem, ludzi zadaniem, jest zastanowienie się, dlaczego pies nie chce czegoś zrobić. Może coś za trudne, może za dużo rozproszeń, może nie ma motywacji, może jest zestresowany, może zadziało się coś przed i teraz pies nie potrafi się skupić. Może coś mu się skojarzyło z przyszłości i nie chce, na coś źle zareagował. To nie jest tak, że mamy psa złamać, użyć presji, awersji i kazać psu wykonać zadanie. On je prawdopodobnie zrobi. Jeżeli gdzieś tam będzie miał taki bardziej uległy temperament, to on wykona. Tylko czego on się z tego uczy? No wykonania siadu. A po co mu ten siad? No właśnie. Po co mu to? Jeżeli on tego nie chciał zrobić i jego stan emocjonalny mu na to nie pozwalał, to on w tym momencie traci zaufanie do człowieka i w ogóle traci jakąkolwiek chęć do tego, żeby cokolwiek z tym człowiekiem robić. Bo po co? On zrobi siad, ale jeżeli będzie zwolniony z pracy, to nie zostanie przy człowieku, tylko jak najszybciej odejdzie, jak najdalej, no bo człowiek równa się przymus, wymogi i muszę. I pies to doskonale czuje i rozumie. Jest obdarzony niesamowitą intuicją i też takim wyczuciem w stosunku do tego, jakie zamierzenia względem niego ma człowiek. On to doskonale wyczuje. Wydawałoby się, że myśląc, tak jakby mocno generalizuję teraz, ale myśląc szkolenie psa, bardzo często w pierwszej kolejności mamy na myśli właśnie takie bezwzględne posłuszeństwo, to żeby ten pies nie sprawiał nam problemów. Czyli zawsze patrzymy na szkolenie przez pryzmat eliminowania niepożądanych przez nas zachowań, a rzadko kiedy patrzymy na nie w kontekście po prostu zbudowania relacji. No bo właściwie jeśli pies pojawia się pod naszym dachem, no to staje się członkiem naszej rodziny, a jakość życia tej rodziny w tym momencie dotyczy wszystkich jej członków, czyli także psa. Powiedz mi taką rzecz właśnie a propos konsultacji jeszcze, czyli tak, pojawiają się ludzie, bo wcześniej zdzwaniacie się, oni dzwonią, zawsze tak? Jest rozmowa telefoniczna i ta rozmowa telefoniczna też nie należy do takich najkrótszych rozmów na zasadzie pracujemy wtedy i wtedy proszę przyjść, tylko faktycznie jest to już taki wstęp do konsultacji. Rozeznanie sytuacji. Rozeznanie sytuacji. No bo tak, bo tobie jako behawioryście też jest potrzebny taka baza, bo ty musisz na czymś jakby też za chwilę te konsultacje zbudować. To nie jest tak, że przychodzi pies i jakby od razu dzieje się to jeden do jednego, tylko ty też potrzebujesz zbudować sobie pewną wiedzę na ten temat. No właśnie. U mnie to jest akurat taka dziwna rzecz, że może nie chcę mówić, że z głowy gdzieś tam i bez przygotowania, że tego nie potrzebuję, tylko u nas się pracuje w ten sposób, że tych spotkań, tych konsultacji, treningów, tego jest naprawdę bardzo dużo. I jeżeli się w tym siedzi i robi się to całą dobę i potem się o tym myśli i to się omawia i ma się osoby, z którymi można to omówić i praktycznie cały czas się siedzi w tym temacie, to nie trzeba się do tego tak, nie wiem, jak przygotowywać. Jasne. Nie chcę mówić, że to są jakieś schematy, bo tych schematów absolutnie nie ma. Natomiast gdzieś tam starczy taka informacja, jaki pies w jakim wieku, mniej więcej jaka przeszłość, czy adopcja, czy wzięty od szczeniaka i co wiemy o właśnie tej jego przeszłości i czy pojawiły się jakieś problemy już. W sumie z takimi informacjami to wystarcza i potem faktycznie przeprowadzenie takiego wywiadu
I tu przede wszystkim obserwacja. To już są niuanse. Mm-hmm. Wychodzimy zazwyczaj na zewnątrz, na chwilę na boisko. Widzimy, jak ten pies reaguje też po odpięciu ze smyczy na ogrodzonym terenie. Czy trzyma się blisko, czy jest niepewny, czy reaguje na jakieś przywołanie, na zmianę kierunku, jeżeli właściciel na przykład gdzieś tam gwałtownie zmieni kierunek, czy pies za nim będzie podążać, czy obszczekuje, stróżuje, pilnuje i milion różnych zachowań już wychodzi. To jest taka swobodna rozmowa też w ruchu, żeby nie była krępująca dla kursantów, że wchodzimy i nie wiem, siadam sobie za biurkiem. Próbowałam tak kiedyś, bardzo chciałam być profesjonalna i krzesło, i fotel, i kalendarz, i w ogóle nie wiem. Okulary na nos i teraz... Tak, tak. Proszę opowiedzieć. Tak, tak. Co tam u Was? Tak. Próbowałam, żeby to wyszło wszystko faktycznie tak trochę bardziej... może nie chcę mówić, że poważnie, ale... No wiecie, no miałam 20 lat, więc... Chciałaś budować szacunek. Miałam takie bluzy, miałam wszystko takie firmowe, poważne i trenerskie i jeszcze lepiej, żeby napisać jakiś dog training i w ogóle. I chciałam trochę taka być bardziej może dorosła. A tutaj się okazało, że to nie o taką dorosłość chodzi, tylko to po prostu chodzi o wiedzę, że nieważne co gdzieś tam ma się na sobie ubrane i jakim tonem to się mówi, tylko po prostu tutaj chodzi o znajomość tych zachowań, reakcji u psa, przewidywanie, co może się zadziać za jakiś tam czas, czyli ta przewidywalność i już rozumienie pewnych rzeczy i właśnie to są te schematy, co powiedziałam, że tych schematów nie ma na konsultacji, to jeżeli ma się jeżeli się konsultuje bardzo dużą ilość psów, to są setki psów, więcej niż setki psów rocznie, do konsultacji, to tutaj są schematy bardziej takie na zasadzie, że jeżeli przychodzi właśnie nam retriever, to nie wiem, w wieku dojrzewania, to tam może mieć problemy z emocjami, z nakręceniem, z pobudzeniem, że jeżeli terrier, to może jakaś kontrola zasobów, upartość, niezależność, że jeżeli wyżeł, czy tam inny pies ras myśliwskich, to problemy z przywołaniem i z ucieczkami, z pogonią za jakimś zapachem. To bardziej o takie mi schematy chodziło, że czyli jakby się to z rasą po prostu konkretnie, bardziej, gdzieś tam z jakimś, nie wiem, czy to kwestia genów, czy po prostu jakiejś takiej predyspozycji, zachowania. Bardziej predyspozycji faktycznie związane typowo z daną rasą, ale to też nie można tak całkowicie na tym polegać, bo nieraz się zdarza, że właśnie ten przedstawiciel danej rasy kompletnie odbiega od danej rasy i to też trzeba zauważyć, wyłapać. I wiedzieć, że na przykład to jest kompletnie nieprawidłowe zachowanie i dlaczego jest nieprawidłowe i co to wywołuje i dlaczego w ogóle tak się dzieje. No tak, bo oprócz psa jest jeszcze człowiek, który też jest czynnikiem wpływającym na zachowania. Środowisko, otoczenie, przeszłość, geny, to jest bardzo złożony temat, ile rzeczy może wpływać na to psie zachowanie albo na zmianę psiego zachowania, bo też o to chodzi, że jest okej, jest bardzo dobrze i nagle pstryk i to zwierzę zachowuje się całkowicie irracjonalnie dla właścicieli psów. Powiedz mi, czy taka konsultacja, bo tak rozmawiamy tutaj głównie o konsultacji w kontekście jakby przeanalizowania jakiegoś problemu i teraz ktoś, kto sobie nas ogląda i słucha, myśli sobie, no kurczę, ale przecież mój pies nie ma właściwie żadnych problemów. Taka konsultacja nie musi dotyczyć tylko psów, które już jakiś problem mają, bo to może być po prostu konsultacja związana z udoskonaleniem jeszcze po prostu tej relacji, prawda? Tak, jest dokładnie tak, że przychodzimy tutaj na szkolenie tylko wtedy, kiedy jest problem. Tak, dokładnie tak. To tak się kojarzy, że konsultacja behawioralna, że jest jakiś problem. Skąd to się też może wzięło, bo już na przykład samo ciągnięcie na smyczy też już może być jakimś problemem, więc faktycznie no, kursantów takich mamy właśnie najwięcej, gdzie albo chcą zapobiec właśnie problemom i biorąc szczeniaka z hodowli, albo zanim wezmą tego szczeniaka, czy zanim adoptują psa, to już szukają jakiejś informacji i to jest najlepsze podejście z możliwych, żeby właśnie gdzieś tam najpierw, może nawet nie, że zapobiegać, tylko już się wiedzieć, jak przygotować i jak prawidłowo funkcjonować z tym psem, żeby nie zrobić jakichś tam niefajnych błędów na starcie, co potem trzeba było odkręcać. No właśnie. Natomiast mamy coś takiego jak konsultacje pierwsze
właśnie zapisowe dla właścicieli szczeniąt, gdzie nieraz tego szczeniaka nie ma w ogóle tutaj na spotkaniu z racji jeszcze braku szczepień, albo w ogóle, że gdzieś tam psiak jest jeszcze w hodowli, a no, od takiego spotkania zaczynamy, żeby wiedzieć, jaki sprzęt dobrać, jakie szelki, żeby nie powodowały ucisków, były bezpieczne dla psa w tym wieku rozwojowym, jaka obroża, jakie smycze, karabinki, jakieś zabawki bezpieczne dla ząbków, co z tą nauką czystości, a co w ogóle z przyzwyczajaniem do bycia samemu w domu, jak tego malucha uczyć od początku tego zestawania i żeby zapobiegać potem jakimś tam lękom związanym z separacją. I to też jest takie spotkanie, że tutaj no tak naprawdę nie ma żadnych problemów, tylko właśnie właściciele chcą wiedzieć coś więcej i w ogóle jak się mają przygotować do tego szkolenia, kiedy mają zacząć, jaka jest oferta, jacy my tutaj jesteśmy, jak to wygląda. Zawsze powtarzam, że edukacja szczeniaka to jest, no, to jest bardzo ważna rzecz, bo kursanci, którzy decydują się na szkolenie od szczeniaka, to fajnie, żeby właśnie widzieli to miejsce, jak my tu w ogóle żyjemy, jacy my jesteśmy, czy im to odpowiada, czy oni chcą z nami pracować, czy ta atmosfera tutaj, która tutaj jest, jest okej. Zdarzało się, że niektórym to no, nie odpowiada, bo niektórzy chcą pracować awersją i mówią to wprost, że gdzieś tam, a nie, bo gdzieś tam no, to byśmy chcieli faktycznie, może będziemy zaczynać, jak ten pies kończy 6-7 miesięcy i od razu metody trochę bardziej siłowe, to jest tak kontrowersyjny temat, nie na tą chwilę. W każdym razie, no, jak najbardziej to może komuś nie odpowiadać, więc lepiej jest się najpierw spotkać, poznać, niż zdecydować się tak od razu w ciemno, a dobra, wykupuję kurs. Więc myślę, że forma takiego spotkania zawsze jest lepsza niż zdecydowanie się od razu tak po nawet jednej rozmowie telefonicznej, czy się chce z kimś pracować. No tak, bo jako ośrodek macie tych kursów trochę więcej i rzeczywiście przychodząc ze szczeniakiem zaczynamy od pewnej bazy i od pewnych podstaw, ale później można już w bardzo różny sposób z tym psem pracować, kiedy on sobie tutaj właściwie często na waszych oczach dorasta, bo macie też przecież takich klientów, którzy zaczynali ze swoimi psiakami w wieku szczenięcym, a zostają z wami na kolejne jakieś kursy, na kolejne miesiące i właściwie te psiaki na waszych oczach dojrzewają, dorastają, uzyskują jakąś tam dorosłość, są kształtowane i to myślę, że też jest bardzo fajne dla was doświadczenie, że to są takie wasze dzieci trochę. Tak, to są wypuszczone to są takie dachu. Nasze dzieci. Faktycznie no, długo kursanci u nas, do nas gdzieś tam uczęszczają, chodzą i są z nami w sumie w stałym takim kontakcie odnawialnym. Przy czym no, nie jest to proste, ponieważ no, nawet gdzieś tam, jak tego psa się wypracuje, nie wiem, w ciągu 5-6 miesięcy, to potem może się zadziać właśnie coś takiego, że, no nie wiem, jakaś niefajna wizyta u weterynarza, jakiś wypadek, cokolwiek, co spowoduje, że z tym psem nagle mamy problemy. I kursanci na przykład przychodzą wtedy kolejny raz na szkolenie, ale zupełnie już z innym zagadnieniem, w innej fazie rozwojowej u tego psa lub jakiejś tam przeprowadzce i problemach z aklimatyzacją, z, nie wiem, z miastem, z centrum, z odgłosami miasta, więc takie, no tak faktycznie gdzieś tam jest, że my w dłuższej takiej relacji jesteśmy z kursantami także poza zajęciami, czyli to nie jest tylko ten czas spędzony tutaj, ale telefony, messenger, wiadomości, analiza nagrań. No właśnie, to też jest fajny motyw z tą analizą nagrań, że to oczywiście nie jest obowiązek, ale jest wskazane to, żeby dzielić się takimi filmikami, bo to jest tak, że jest kilka godzin szkolenia, które odbywają się przez tam w okresie kilku miesięcy, powiedzmy z przerwami dwutygodniowymi, ale cała praca trenerska jest w rękach w tym momencie opiekuna tego człowieka. I często właśnie takie nagrania też wam pozwalają dokonsultować pewne rzeczy, czy sobie po prostu człowiek dobrze z tym psem radzi. Dokładnie. To jest fajna sprawa. To jest najlepsza rzecz, jaką mogą kursanci robić, to odważyć się na to, żeby się nagrywać. Też powtarzam, nieważne, macie kapcie, piżamy, lampkę wina, otwarte piwo, obojętnie, po prostu się nagrywajcie, nawet gdybyście mieli nam tego nie wysyłać. To po prostu się nagrajcie i sami już sobie zobaczycie, co można byłoby
poprawić, że może gdzieś jakaś zbyt duża presja wywołana na psa, że nie wiem, włosy mieliśmy długie i nie wiem, tam tego psa po nosie gdzieś wypchnęliśmy tymi włosami i on przerwał pozycję, w której był, czy jakieś sygnały nam stresowe wysyłał. Także faktycznie takie nagrywanie się jest najlepszą rzeczą, którą zresztą no nie tylko kursanci robią, ale także my się po prostu nagrywamy i oglądamy sami siebie wzajemnie, jak ćwiczymy, czy sami swoje nagrania wysyłamy do innych trenerów, innych szkoleniowców. To jest to związane z tym rozwojem właśnie, żeby ktoś jednak spojrzał z zewnątcz. No, nawet lekarz musi się leczyć u kogoś. Tak, no, to jest na takiej dokładnie zasadzie. Ja się jak najbardziej do tego przyznaję, że uczę się od innych i cały czas to robię i sama jeżdżę też i z tej takiej pozycji, że może czegoś gdzieś tam jeszcze nie wiem, jeszcze nie przerobiłam albo gdzieś poszłam w jakimś innym kierunku, a ktoś zajmuje się zupełnie czymś innym i tego na przykład teraz mi brakuje, możemy się wzajemnie tymi doświadczeniami, wiedzą wymienić. A zadam Ci teraz takie, mogę sobie pozwolić, tak kontrowersyjne pytanie. Czy dobry behawiorysta będzie zawsze wiedział, jak postępować ze swoimi prywatnymi psami? Jak to jest? Nie zawsze tak jest? Nie. Znaczy myślałam, że dużo wiem. Myślałam, że dużo wiem, że sobie daję faktycznie radę, że nieważne ile bym miała psów, zwierząt, kotów. No bo trochę masz tego zwierzęcia. Tak, teraz te 4 psy, 2 koty, papugę i myślimy o poszerzaniu jeszcze naszego zwierzęcia. Znacznie dosyć. Ale o tym innym razem. O tym innym razem. Czekaj, o co pytałaś, zapomniałam. Jak to jest z behawiorystą ze swoimi psami? Tak, no to tak, że myślałam, że sobie będę zawsze dawać radę i wszystko będę rozumieć i przecież tyle tych przypadków jest na zajęciach, że nic mnie już takiego nie spotka, czego bym nie rozumiała, aż nie spotkało. Okay. Tak, także to jest czyli taka to, rzecz, też że... może się behawiorysta nagle poczuć zaskoczony tak, sytuacją. Że nie rozumiem zachowania, tak dokładnie, że nie potrafię, nie ma schematów tutaj, w ogóle jakichkolwiek, nie mogę, nie mam żadnego punktu zaczepienia i ciężko też zrozumieć tą psychikę tego zwierzęcia, bo to jest akurat zwierzę, które ma po prostu bardzo silne zaburzenia, zaburzenia psychiczne i nad tym psem pracuje więcej osób. No i też farmakologia i tutaj bez tego nie... No trzeba się wspomóc. Trzeba się wspomóc i ten mózg faktycznie zreperować, żeby on w ogóle miał, była jakaś w ogóle przestrzeń do pracy z tym psem, żeby można było coś zrobić. I to gdzieś, nawet nie chcę mówić, że podtrzymał mi skrzydła, ale miałam taki moment, że w ogóle zwątpiłam faktycznie, jak to jest możliwe, że no kurczę, to wszystko, co znam, nic z tego nie mogę zastosować nic kompletnie nie działa, nic zupełnie. Teraz na szczęście już jest lepiej, jakiś kierunek został obrany, ale faktycznie tutaj dużo pomaga to, żeby się nagrywać, analizować to, jak się zachowuje, pisać dziennik. Ja się już zafiksowałam bardzo mocno i analizuję krok po kroku jakiś trening, sesję, spacer, emocje tego psa, mój nastrój, w jakim jestem i całą sytuację dookoła i naprawdę serio to analizujemy, no z Szymonem. Mm-hmm. Z Szymonem, który też prowadzi tutaj, tak. Tutaj zajęcia. Tak, tak. To robimy cały czas nocami poza zajęciami, czyli analizujemy pole. Pola, tak. Pola to jest wyjątkowy pies, naprawdę. Właściwie to tak na pierwszy rzut oka właściwie nie widać, żeby było coś nie tak, żeby był jakiś problem, a tutaj gdzieś do już głębszych pokładów tej psychiki wysięgacie. I wiesz, tak. Dlaczego o to zapytałam? Bo często ludzie, no wiesz, sama jestem, nie chcę użyć słowa właścicielką, sama jestem opiekunką psa i no... Wiem, jak frustrujące może być to, że coś nie wychodzi, albo cały czas wychodziło, a w tym najbardziej kluczowym momencie, kiedy chcemy pokazać, że mamy wypracowane, to akurat wtedy nie wychodzi i zaczynamy się tłumaczyć, no on to przecież, czy ona to w domu wszystko robi, naprawdę, to tutaj coś jest nie tak. I my często zaczynamy mieć takie myślenie po prostu, że to jest wszystko beznadziejne i w ogóle chcemy tym rzucić i tak dalej. Jest pocieszające, że behawiorystom z potężną wiedzą też zdarza się nie wiedzieć.
Jest to dla takiego zwykłego opiekuna psa bardzo pocieszające. Że, rozumiem, czuję się teraz lepiej, że takie to była teraz terapia. To była terapia, od razu mi lepiej. Ale muszę przyznać, że akurat jeśli chodzi o naszą Astrę, a kto z oglądających zna mnie, to wie, że gdzieś tam próbujemy z nią pracować. Zresztą musimy tutaj wrócić na odpowiednie tory znowu. To jest rzeczywiście długa i ciężka praca i jak wiele już, właśnie ta konsultacja, o której dzisiaj rozmawiamy, jak ona wiele już nam dała, jak wiele rzeczy wyprostowała, bo w czasie takiej konsultacji to nie jest kwestia tylko analizy zachowań, czy wywiadu tego, jak się żyje pod jednym dachem z psem, ale to jest często doradztwo w temacie badań, karmy, różnych innych rzeczy dopasowanych tutaj do psa, ale to już jest takie nasze właściwie Oli tutaj know-how, więc za dużo nie będziemy zdradzać. Generalnie jest to bardzo kompleksowa rozmowa dotykająca właściwie wszystkich aspektów życia z psem. No dobrze, skoro w takim razie było o konsultacji szczeniaka, to tak mi się to pokojarzyło, że szczeniak, dziecko, czyli teraz przejdziemy sobie dosłownie dwoma słowami do tego, bo już powoli będziemy kończyć. Dwoma słowami do tego, a zobaczymy, kto nas odwiedził. Słuchaj, bo ja właściwie tak się tutaj rozgadałam, kogo my tutaj mamy. Dariusz powiedział, pięknie powiedziane, to było 17 minut temu. O czym myśmy wtedy rozmawiały? Może pan Dariusz tutaj się jeszcze ewentualnie podzieli z nami swoimi przemyśleniami. Elżbieta, to moja mama. Fanka Rancha, wiem, widziałam was. Pozdrawiamy. Serdecznie bardzo pozdrawiamy. I Bella, która też reagowała na naszą informację o tym, że będą te nasze dogoploty tutaj. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i te osoby, które nas oglądają. To będzie wszystko do wglądu jeszcze. Oczywiście zostanie ten live udostępniony na stronie, więc będzie można sobie posłuchać. Króciutko, żeby już nie przedłużać. Mamy teraz, powoli wchodzimy w taką nową ofertę skierowaną do dzieci, bo gdzieś po drodze pojawiła się taka myśl, która właściwie jest zupełnie oczywista, a nam się urodziła teraz, że właściwie cała filozofia życia z psem polega na tym, żeby właściwie już od dziecka wiedzieć, jak się z tym psem obchodzić, jak z nim współpracować, jak sobie budować z nim relacje i mamy ofertę dla dzieci. Wchodzimy na ofertę dla dzieci, wchodzimy na ofertę związaną również z zabawkami, ale to o tym też w innym czasie będziemy rozmawiać. Tych ofert różnych takich kursów dla dzieci jest sporo na rynku i to bardzo dobrze, bo jakby już coraz więcej szkół zwraca uwagę na to, że, że ta relacja pies-dziecko będzie gwarantem tego, że to dziecko, kiedy już będzie dorosłym, będzie miało inną wrażliwość i zupełnie inaczej będzie postrzegało. Dokładnie, wrażliwość. Tak jest, życie z psem. Ale my mamy na to taki swój bardzo specyficzny rancherski pomysł i bardzo serdecznie zapraszamy was do tego, żeby się zainteresować tą ofertą. Ona będzie teraz tutaj częściej pojawiała się na naszej rancherskiej stronie. Odsyłamy was także do strony internetowej Rancho dla Zwierząt, gdzie wreszcie mamy opisy kursów. Gdzie mamy wreszcie opisy kursów, ale tak naprawdę... Bardzo ładnie przygotowywane. Dziękuję. Ale tak naprawdę wszystkiego dowiecie się w bezpośrednim kontakcie, więc bardzo serdecznie zapraszamy was. Idzie wiosna, więc może czas podjąć pewne wiosenne porządki w swoim życiu, także w relacjach z psimi członkami swojej rodziny, więc bardzo serdecznie was zapraszamy do zapoznania się z ofertą Rancha, ale także do kontaktu z Olą, z Szymonem, którzy tutaj zajmują się treningami, wszystko to trzymają po prostu w swoich rękach do kupy i trzyma się to bardzo dobrze, bo myślę, że opis opisem, ale tak naprawdę szczera, fajna rozmowa zawsze zdecydowanie bardziej przybliża do celu, więc bardzo serdecznie was zapraszamy do kontaktu. Jeżeli będziecie mieli ochotę spotkać się jeszcze porozmawiać o tym, jak się tutaj żyje z psami, pracuje z psami, bo to jest temat, jak się okazuje, nam się zrobił bardzo szeroki, chociaż Ola zarzekała się, ja muszę to powiedzieć, że to jest pierwszy i ostatni live w jej życiu. Tak. Zostawcie dużo reakcji na potwierdzenie
tego, że jej się udało i że możemy jeszcze takie live'y spokojnie od czasu do czasu robić. My ruszamy z nowymi projektami, pomysłów jest całe mnóstwo. Bacznie obserwujcie zarówno profil Rancha na Facebooku, jak i nowy profil, znaczy profil, który już jest, ale który będziemy odświeżać za niedługo. Mogę zdradzić? Jest to profil Psie Zabawnie, czyli idziemy w tematy stricte rozrywkowo-zabawkowe, które oczywiście, te zabawki są też elementem fajnej edukacji i budowania relacji z psem. To wszystko zawsze się tutaj w Rancho wokół tego kręci, więc koniecznie nas obserwujcie, będą fajne nowe rzeczy. No to chyba się żegnamy. Miałyśmy wypić całą kawę, a mamy... Ja dosyć sporo wypiłam z mojego kubeczka. No o takie napisie. Całkiem spore 1/8, ale spoko, bo u mnie całkiem spore 1/20, więc my teraz znikamy, żeby dopić nasze frappe, bo to takie właściwie już kawy na zimno. Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ola Bielecka, Kasia Grysko, czyli Alex i Katie. Dziękujemy Wam za obecność. I do zobaczenia albo na live'ach, albo w różnych innych materiałach, na pewno w Rancho, w Zabrzu i na Facebooku, na naszym profilu facebookowym. Do zobaczenia, ja znikam na drugą stronę, bo jeszcze tak nie wymyślili, że to się tak kończy na przyklask. Ale to ja jeszcze potrzymam tą kawę i się To ty jeszcze powyglądaj fajnie, a ja się z Wami żegnam i idę się wyłączać z drugiej strony. Do zobaczenia, trzymajcie się!